chyba na trzeciej edycji i podoba mi się bardzo i za każdym razem tak samo bardzo. A co sprawia, że wracasz tutaj co roku? Po pierwsze jestem z Białegostoku i chcę wspierać lokalne wydarzenie, które wydaje mi się jest tego warte. No a po drugie ciekawi wykonawcy, których zazwyczaj poznaję dopiero tutaj. Ale zawsze mi miło zaskakują. Nie no, jestem tu zdecydowanie z własnej woli, jestem tu już trzeci raz. No po pierwsze podoba mi się bardzo atmosfera na Halfway'u, bo jest naprawdę niezwykła. To jest chyba najlepszy taki mały festiwal. No i oczywiście line-up, jak co roku mocny. W tym roku The Veils, Torres, Angel Olsen. No bardzo czekam na te wszystkie koncerty. No bo jest w porządku. Nie, ale tak naprawdę cenię sobie dobrą muzykę. Cenię sobie środowisko, w jakim festiwal jest organizowany, szczególnie, że jest to przy operze. Jestem na Halfway'u pierwszy raz. W zasadzie jakby jestem z Białegostoku, ale nigdy jakoś nie udało mi się tutaj trafić. W tym roku w zasadzie nie znałam żadnych artystów, poszłam trochę na ślepo, ale bawię się znakomicie. To wydarzenie naszym zdaniem unikalne w swoim charakterze. Jest to bardzo kameralny festiwal dla miłośników oczywiście muzyki, bo muzyka jest tutaj nadrzędną sprawą i dlatego staram się, żeby program tego festiwalu był zachęcający dla osób, które słuchają sporo muzyki, ale też, żeby był niespodzianką dla osób, które zdecydują się do nas przyłączyć. Muzyka szeroko rozumiana, alternatywna, ale kładziemy nacisk na muzykę autorską, songwriterską, jest trochę folku z różnych zakątków świata. Zapraszamy artystów od kontynentu amerykańskiego, południowoamerykańskiego przez Skandynawię, w tym roku nawet Grenlandię, również po wschód. Zawsze mamy przedstawiciela z Białorusi, staram się, żeby przedstawiciele krajów nadbałtyckich pojawiali się na festiwalu, jeżeli to jest możliwe. Więc bardzo szeroki przekrój i artystów, i inspiracji muzycznych, i klimatów muzycznych, bo myślę, że z roku na rok staramy się coraz bardziej podchodzić do tego różnorodnie, a żeby też zaskakiwać naszych widzów, bo z czego się bardzo cieszymy. Mamy też już uczestników, którzy przyjeżdżają każdego roku wiernie, ponieważ po prostu lubię atmosferę i myślę, że przez ten festiwal również w jakiś sposób zapada im w pamięć Białystok, Podlasie i staje się to dla nich miejsce po prostu gościnne i przyjazne.